To dzięki swemu zdziwieniu ludzie zaczęli poznawać świat w sposób naukowy. Gdy umiesz się dziwić, stawiasz pytania. A co jeśli nie wiesz, jak na nie odpowiedzieć? Zapytaj naszych naukowców. Witamy w kolejnej odsłonie naszej kanapy fizyków. Ostatnim razem było dużo o czarnych dziurach na naszym kanale. Dzisiaj będzie po części trochę nadal eksploracja czarnych dziur, trochę będzie o ogólnej teorii względności Einsteina. Panowie, jakiś czas temu odpowiadaliśmy tutaj na pytanie Tomasza, które pytało o rotację czarnych dziur i spin czarnych dziur, ale wspomniałem wtedy, że rozdzielam to pytanie na trzy części, ponieważ ostatnia część była zupełnie odrębna, dlatego ją przeniosłem na kolejny materiał. No i dzisiaj spróbujemy się z tym uporać. Ta ostatnia część pytania od Tomasza brzmiała: skoro horyzontu zdarzeń nie może opuścić żadna informacja, to jak opuszcza go pole grawitacyjne, które jest formą informacji o energii w nawiasie masie czarnej dziury? Tak brzmi pytanie. Ono też wydaje mi się, że trochę będzie powiązane z innym pytaniem, które dostaliśmy kiedyś na czacie. Co oznacza właściwie zakrzywienie czasoprzestrzeni? Znaczy to jest, wydaje mi się, że to dość często jest pojawiające się, bo to jest dość logiczne pytanie, prawda? Tak. No, skoro nic się nie wydostaje, to skąd wiemy, że tam jest czarna dziura? No tak. Pytanie jest o to, jak właściwie działa grawitacja w tym momencie. To jest klasyczny przypadek dobrego pytania, które jest połową odpowiedzi. Grawitacja to jest siła pozorna. To jest skutek zakrzywienia czasoprzestrzeni. A skoro tak... Czekaj, powiem naszym widzom. Grawitacja to nie jest siła, to jest pole. To chciałeś powiedzieć, tak? No i to, i przede wszystkim to, że my w tej chwili siedzimy na kanapie i odczuwamy swój ciężar, odczuwamy, że Ziemia nas przyciąga, to nie jest skutek tego, że Ziemia nas przyciąga. Że nam coś robi. Bo Ziemia jest daleko od kanapy, a my jesteśmy tutaj. Gdyby nasze studio było w rakiecie, która przyspiesza 9,81 metra na sekundę kwadrat, czulibyśmy się dokładnie w tamtą stronę, czulibyśmy się dokładnie tak samo. Nie byłoby żadnej masy pod spodem. Nic by nas nie przyciągało, a czulibyśmy się tak samo. To ja odwrócę piłeczkę. A co by było, gdybyśmy teraz zaczęli schodzić bardzo głęboko pod powierzchnię Ziemi, poniżej skorupy, płaszcza i tak dalej, gdzie gdyby masy pod sobą mamy coraz mniej? Otóż to w samym środku byłaby nieważkość. Tak. Bo masa byłaby wszędzie dookoła. I to wszystko by się odejmowało. W samym środku Ziemi geometrycznym czy masowym jest nieważkość. Czyli na krzywiźnie czasoprzestrzeni wywołanej przez naszą Ziemię bylibyśmy po prostu na dnie tego. Tak. Rozważając tego typu eksperymenty myślowe, Einstein doszedł do wniosku, że grawitacja jest skutkiem zakrzywienia czasoprzestrzeni, czyli takiej deformacji odległości i biegu czasu, która jest wywołana przez masę, która powoduje, że linie proste przestają być proste. Że najkrótsza droga pomiędzy dwoma punktami przestaje być linią prostą. Grawitacja jest skutkiem wywołanym przez zakrzywienie czasoprzestrzeni, czyli skutkiem tego, że w tym punkcie, w którym my jesteśmy, przestrzeń nie jest płaska, czyli na przykład suma kątów trójkąta różni się nieco od 180 stopni, a czas nie biegnie tak samo jak gdzieś daleko od jakichkolwiek mas. Te dwa zjawiska połączone ze sobą nazywamy razem zakrzywieniem czasoprzestrzeni, jako że
czas i przestrzeń nie są rozdzielne, nie można ich traktować osobno. I prowadzą do pojawienia się tych sił pozornych, które odczuwamy jako przyciąganie do mas, dwóch mas ze sobą. Jakie to ma odniesienie do naszego pytania? Otóż nie musimy się dowiadywać, co powoduje naszą siły grawitacyjne. Mhm. Bo jedyne, co nas interesuje, to jaki ma kształt czasoprzestrzeń tu, gdzie jesteśmy. W związku z czym grawitacja nie musi się wydostawać z czarnej dziury. Mhm. Wystarczy, że czarna dziura zdeformuje czasoprzestrzeń tak, że będziemy odczuwać te siły. Mhm. Rzecz w tym, że tak samo deformują czasoprzestrzeń inne masy, dużo mniejsze albo mniej skoncentrowane. Mhm. Dawaliśmy nawet w jednym odcinku taki przykład, że gdyby Słońce zamienić w tej chwili na czarną dziurę, to jedyne, co by się stało, to światło by zgasło po 8 minutach. Ale Ziemia poruszałaby się nadal pod dokładnie takiej samej orbicie. Mhm. Bo kształt czasoprzestrzeni by się nie zmienił. Popularne takie eksperymenty się robiło na różnych filmach, że się brało jakiś obrus, rozciągało się, wrzucało coś do środka i nie wiem, wrzucało się grejpfruta, on zakrzywiał ten obrus i wtedy jak się wrzucało coś lżejszego, to po prostu się toczyło po tym leju. I trzeba, to jest zupełnie dobry model pola grawitacyjnego, tylko dobrze jeszcze się zastanowić, to się zazwyczaj robi z taką gumową błoną. Membraną, tak? Mały fragment tej membrany nie wie co, znaczy nie ma żadnej informacji na temat tego, co powoduje, jaki jest ciężar tej kuli, która tam go naciąga. A może nie, tam jest cztery mniejsze kule, a może jest jedna większa. Dokładnie. To jest jak w zjeżdżalni w parku wodnym. Nie musimy wiedzieć nic o tym, jak ta rura przebiega. Tak, my po prostu jedziemy tam, gdzie jej krzywizna nas poprowadzi i nie mamy na tym nawet żadnej kontroli. Więc zaryzykuję takie powiedzenie, które może być źle użyte, ale nie ma grawitacji. Jest deformacja czasoprzestrzeni. To bardzo przez nas rozumiana odbierana jako grawitacja. Tutaj oczywiście stoimy w pewnej sprzeczności z tym, że nauczamy, że są cztery fundamentalne oddziaływania, silne, słabe, elektromagnetyczne i grawitacja. I teraz jest pytanie, czy wszystkie fundamentalne siły przypadkiem nie można opisać za pomocą jakichś zmian, bo skoro suma materii deformuje czasoprzestrzeń, to może każda jednostkowa cegiełka tej materii też jakoś deformuje. Tak naprawdę to są jakieś deformacje struktury samej czasoprzestrzeni w skali mikro. I te deformacje odbieramy jako na przykład ładunek elektryczny. Były takie próby na przykład z piątym wymiarem, prawda, że to jest ładunek elektryczny i tak dalej. Więc tego typu koncepcje też się pojawiają i być może nie ma sprzeczności w tym, że raz opisujemy grawitację jako siłę, a raz jako tylko siłę pozorną, prawda, w momencie, kiedy okaże się, że też ten mikroświat moglibyśmy opisać w zupełnie innych kategoriach językowych. To, że akurat pewnym aparatem pojęciowym opisujemy rzeczywistość, to jeszcze nie znaczy, że już wyczerpaliśmy możliwość opisania tej rzeczywistości w trochę innym języku. Wiecie, co mnie się zawsze przypomina taka sytuacja? Wiecie, co to jest dualizm korpuskularno-falowy? Czyli to, że na światło czasami możemy patrzeć jako na ruch cząstek, fotonów, a czasami jako fale. No i wiecie... Właściwie nawet nie na światło, tylko ogólnie na cząstki. No ale powiedzmy w tym momencie na światło. I teraz wobec tego przyjdzie młody człowiek i powie sobie, no zaraz, albo, nie? To albo to. Mówimy, nie, bo czasem to, czasem tamto. No i kręcimy. Co to dużo mówić? Dlaczego my kręcimy? Bo my nie wiemy. A... Pamiętacie, macie monetę, rzucacie, no i jakoś tam spada. I teraz zadajemy sobie pytanie, czy to jest orzeł, czy to jest reszka? Jedni mówią, że to jest orzeł, inni mówią, że to jest reszka, ale to nie jest ani jedno, ani drugie. To jest moneta, tylko w przypadku fotonu, bo w przypadku światła my nie znamy tego słowa moneta. Nie wiemy, jaka jest istota tego światła. Czasem jest to orłem, a czasem reszką, ale to, czym to jest naprawdę, na to jeszcze czekamy. Tak. Fizyka nie jest rzeczywistością. Fizyka jest tylko
modelowym opisem rzeczywistości. Tak. Tak jak na przykładzie grawitacji, kiedyś był model Newtona, który bardzo dobrze się sprawdzał, potem się pojawił model Einsteina, który miał być pełniejszy, lepszy i bardziej dopracowany, ale czy to jest... Najlepszy, jaki mamy. Najlepszy, jaki mamy, ale to nadal jest tylko model. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby ktoś stworzył inny model, pod warunkiem, że oczywiście uargumentuje, że jest jeszcze lepszy niż model Einsteina. No i trzeba powiedzieć, że nauka ma tą wspaniałą cechę, że po prostu ma zdolność do samoregeneracji, to znaczy do takiego momentu, kiedy mówi, okej, do tej pory uważaliśmy, że to jest prawda, ale tak naprawdę się okazało, że jest jednak troszeczkę inaczej i że w związku z tym to dzisiaj będziemy twierdzić, że to jest prawdą, bo to bardziej szczegółowo opisuje rzeczywistość, czyli to opisywało tylko w pewnym zakresie, a to, co mamy teraz nowego, opisuje to trochę szerzej. I od tego momentu to różni naukę od systemów doktrynalnych, w których jest pewien zbiór aksjomatów, których się trzymamy i których nie zmieniamy. Natomiast nauka jest rzeczywiście układem bardzo dynamicznym, w którym cały czas prawda jest kwestionowana. Może wy, kochani widzowie, kiedyś wpadniecie na jakiś pomysł, a może to być pomysł typu, ja też chcę zostać fizykiem i będziecie mieli koncepcję. Bo fizyka nie jest nauką skończoną. My ciągle coś dowiadujemy się, coś szukamy. No i być częścią tego procesu, to jest jednak fantastyczna przygoda. Jak widzieliście, jest mnóstwo do odkrycia nawet w teoriach, które wydawałoby się są już niepodważalne, jak teoria Einsteina. Nie ma takich teorii. Mówię, każda jest podważalna. Dokładnie. Więc zachęcamy do podważania, zachęcamy do zadawania pytań. No i do usłyszenia następnym razem. Zapewne i w Twojej głowie kłębi się mnóstwo pytań na temat fizycznego świata, w którym żyjemy. Jeśli chciałbyś, abyśmy na te pytania odpowiedzieli, wyślij je na nasz adres mailowy kanapafizykow@ifj.edu.pl. Możesz też dodać, ile masz lat, wówczas nasi naukowcy dostosują swe odpowiedzi do Twego wieku. Czekamy. Tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku.